Yeah, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić o tym sprzęcie tutaj. W filmie vlogowym pokazałem Wam to i dostałem sporo zarówno pytań w komentarzach pod tym vlogiem, jak i dużo maili z pytaniami, co to jest, gdzie to kupić, jak to się nazywa. Dlatego dzisiaj poświęcimy cały odcinek temu sprzętowi. Sprzęt, który widzicie tutaj, to slantboard. W polskim internecie nosi nazwę krzywa deska albo skośna deska, deska do rozciągania łydek albo na przykład regulowany klin. W zależności od tego, jaki sprzedawca to sprzedaje, inaczej sobie ten sprzęt nazywa. I właśnie jest to nic innego jak standardowy klin rehabilitacyjny, który daje możliwość regulacji. W fizjoterapii i w ogólnie rehabilitacji kliny stosowane są od wielu, wielu lat i zrobione są z takiej samej pianki jak ten roller, który widzicie tutaj. Może nawet troszeczkę twardszej, ale po prostu są piankowe, mają jeden ustalony kąt, nie da się ich regulować i są wykorzystywane do rehabilitacji, wzmacniania, powrotu do zdrowia po kontuzjach, dołu ciała przede wszystkim. Slantboard, który widzicie tutaj, jest slantboardem regulowanym. Jest zrobiony ze sklejki, 5-6 warstw sklejki. Regulacja poprzez wycięte otwory i poprzez dwa zawiasy, które mamy w tym sprzęcie. One umożliwiają płynne ustawianie go góra-dół. W momencie, gdy go złożymy, jest płaską deską bez żadnego podwyższenia. Z przodu, jak widzicie, mamy dwa plastry papieru ściernego o drobnych ziarenkach, które sprawiają, że przy większych kątach slantboardu po prostu się nie ześlizgujemy z tej konstrukcji, a może się tak zdarzyć. Tym bardziej, że maksymalny jego kąt jest naprawdę duży i właściwie prawie przez nikogo nie będzie używany, no chyba, że faktycznie potrzebujecie tak dużej mobilizacji rozciągnięcia waszych łydek i Achillesa. A w międzyczasie bardzo chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama i Facebooka Polowanie na Zdrowie, nie Życie na Sportowe, Polowanie na Zdrowie. Tam będę wrzucał coraz więcej rzeczy, także zapraszam do gromadzenia się na tych właśnie mediach społecznościowych. Ok, to teraz w jaki sposób wykorzystać w ogóle ten sprzęt? Do czego to się wykorzystuje? Co się z tym robi tak naprawdę? Jeżeli mówimy o rehabilitacji, czyli przede wszystkim o powrocie do zdrowia, to kliny wykorzystywane są do wzmocnienia oraz poprawy mobilności w stawie skokowym. Oznacza to, że po prostu stając sobie na tym przodem, rozciągamy naszą łydkę, rozciągamy naszego Achillesa. Nic poza tym, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jednak możemy to robić w sposób statyczny, możemy to robić w sposób dynamiczny, możemy to robić pod różnymi kątami, ustawieniami nogi, kolana itd. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o rehabilitację, możemy także wzmacniać na tym nasze kolana. Przede wszystkim chodzi o więzadła. Cały obszar otaczający naszą rzepkę, o mięsień prosty uda. W taki sposób, by pracować sobie na zakresie większego zgięcia w kolanie w miarę bezpiecznie, zarówno ćwiczeniami standardowo wykonanymi z fazą pozytywną, negatywną, ekscentryczną, jak i po prostu izometrią w odpowiedni sposób. No i tak naprawdę to jest, że tak powiem, podstawa rehabilitacji na tym sprzęcie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy go wykorzystać do treningu takiego naszego domowego, to również mamy kilka dróg, bo z jednej strony możemy wykorzystać go w sposób osób trenujących siłowo, a to będzie taka metodyka, w której bardziej będziemy skupiać się na ćwiczeniach siłowych, albo bardziej pójdziemy w kierunku mobilności, rozciągnięcia i zdrowia. I to na przykład bym bardziej polecał biegaczom. Czyli statyczne rozciąganie na tym sprzęcie i wzmacnianie łydek poprzez wspięcia, które możemy jak najbardziej robić, bo świetnie, że tak powiem, wchodzi to na takim sprzęcie. Poleciłbym przede wszystkim osobom, które biegają i które przede wszystkim cierpią na problemy z łydką. Także w szczególności biegacze powinni sobie taki sprzęt zakupić i uważam, że to jest must have dla biegaczy, którzy mają troszkę, można powiedzieć, większe ambicje biegowe, dosyć dużo biegają, robią nawet powyżej 50-70 km tygodniowo, to wtedy taki sprzęt będzie po prostu
niemalże konieczny dla utrzymania zdrowia, chyba że genetycznie w jakiś sposób wasza łydka nigdy nie cierpi odbiegania. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o wzmacnianiu w treningu siłowym, to również mamy wiele różnych sposobów na to. Oczywiście takim najważniejszym sposobem to, jeżeli mówimy o łydce, no to fajnie na tym zrobić wspięcia nawet z obciążeniem. Jeżeli natomiast mówimy o rozbudowie czworogłowych i dwugłowych mięśni uda, no to przy czwórkach przede wszystkim przysiady, można robić goblet squat, można robić przysiad z obciążeniem trzymanym za plecami lub standardowo ze sztangą na górze, dzięki czemu zwiększamy zakres zgięcia w kolanie, bardziej wypychamy kolana przed palce i po prostu aktywujemy bardziej mięśnie czworogłowe, szczególnie te otaczające tutaj nasze kolano, tą tak zwaną łezkę, i one rozbudowują się szczególnie mocno. Oczywiście progresywnie zwiększamy obciążenie, bo to też będzie dosyć duży stresor dla naszego kolana, dla naszych więzadeł, więc nie możemy zrobić czegoś takiego, że od razu władujemy bardzo duże obciążenie. Jeśli chodzi natomiast o tylną grupę mięśni ud, to tutaj tak naprawdę jednym z najlepszych ćwiczeń będą po prostu skłony, będzie martwy ciąg na obu nogach, stając przodem do tego, dzięki czemu uzyskamy dodatkowe rozciągnięcie. Może to być też ten rodzaj martwego ciągu, w którym mamy zgarbione plecy, jednak nie polecam go osobom początkującym, bo nie mając zbyt dobrej świadomości działania waszego ciała, możecie sobie na tym zrobić krzywdę. Jednym z najciekawszych zastosowań tego sprzętu jest też wracanie po kontuzjach, wykorzystanie go do wracania po kontuzjach. Fajnie robi się na nim przede wszystkim poliquin step-up. Możemy wykorzystać go także do wzmacniania izometrycznego kolana, mięśni ud, poprzez właśnie robienie izometrycznego półprzysiadu. Ciężko zrobić to bez takiego sprzętu. Można oczywiście próbować podkładać sobie talerze pod stopy, ale po prostu wykorzystanie takiego regulowanego klina jest znacznie bezpieczniejsze. Możemy sobie ustawić na początku mniejszy kąt, przechodzić do większego i progresywnie przeładowywać bez obciążenia, po prostu samym zwiększaniem kąta zgięcia kolana. I tak naprawdę to tyle. Uprzedzę też jedno pytanie, które zapewne już się pojawiło w komentarzu, nie powiedziałem o tym na początku. Tak, znam YouTube'owy kanał Knees Over Toes, czyli gościa, który zajmuje się przede wszystkim wzmacnianiem kolan, robi wsady do kosza i po prostu ciągle spamuje filmami różnymi, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych sprzętów do wzmacniania kolan. Trafiłem na ten kanał w styczniu, w momencie, gdy sam poszukiwałem różnych dodatkowych informacji i metod na to, jak, co mogę zrobić z moimi kolanami, poprzez to, że zbyt dużą objętość treningową związaną z tym, że ja jeszcze biegam oprócz treningów siłowych, władowałem na swój trening, moje kolana zaczęły cierpieć. I tak naprawdę moim problemem był przede wszystkim problem przeciążeniowy. Od ostatnich 4 tygodni praktycznie nie trenuję nóg tak, jak trenowałem. Właściwie mam przerwę od trenowania nóg, robię jakieś tam tylko boksy bułgarskie bez obciążenia i tyle, ale już w przyszłym tygodniu wracam, nogi się zregenerowały, więc powoli będzie można dokładać ciężaru i robić trudniejsze ćwiczenia. Natomiast tak, kanał znam, bardzo polecam, że tak powiem, wiedza, którą mało kto przekazuje, dużo ciekawych informacji, między innymi od niego zauważyłem, że jest coś takiego jak regulowany slantboard, bo przyznam szczerze, że ja o klinach fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych wiedziałem zawsze, ale nigdy nie widziałem specjalnej potrzeby, żeby coś takiego mieć. A taki regulowany sprzęt to już inna sprawa. I na koniec, to nie jest film sponsorowany. Ja kupiłem ten sprzęt na Just 7 Gym, ale możecie go kupić wszędzie, gdzie tylko chcecie, albo zrobić samemu najlepiej. 3 sklejki. Możecie dokupić do tego zawiasy, papier ścierny przykleić, powycinać sobie dziurki albo zrobić slantboard. Po prostu jednowymiarowy i tyle. Nikt nie każe wam w ogóle go kupować. Albo jeżeli nie potrzebujecie regulowanego, kupcie sobie clean rehabilitacyjny z pianki, który też będzie dobry do rozciągania. Jeżeli tylko biegacie i potrzebujecie takiego sprzętu do rozciągania łydek i pracy nad Achillesem, to taki zwykły clean będzie w zupełności wystarczający. Ja wam dzisiaj dziękuję za ten odcinek. Jeszcze raz przypominam, zapraszam na Instagrama, Face'a i gdzie tylko tam trzeba. Trzymajcie się i cześć!
Thank you.